Jak cię teraz przedstawiać w bieżącej sytuacji geopolitycznej? Kabaret moralnego niepokoju niezmiennie od lat wielu. Były prezes, były premier, być może przyszły premier, bo jak wiemy, nie wiemy, co się stanie, no ale raczej zamierzam wrócić z posiedzeniem rządu. O. Chociaż, szczerze mówiąc, na razie nie wiem do końca, gdzie. Wrócę w ostatnim odcinku Młodych i Moralnych, czego państwo prawdopodobnie nie zobaczycie. Ale to fascynujące, że właśnie wy macie obowiązek, żeby... Kiedyś pamiętam jakiś pisarz science fiction, czytałem z nim wywiad i on właśnie miał taką sytuację, że podpisał umowę z Hollywood i miał napisać 3 drafty scenariusza na podstawie swojej powieści. Po pierwszym drafcie rozwiązano sprawę, powiedziano, że tego filmu na pewno nie będzie. A jego agent mówi, masz w umowie, że masz napisać 2. i 3. draft, za każdy dostaniesz pieniądze, w związku z tym siada i pisz. Nieważne, że nikt tego nie zobaczy. No tak, to... Trochę jesteście w tej sytuacji. To życie jest kolorowe, może nawiążę do tytułu powieści czy opowiadania Żeromskiego Uroda życia, albo do serialów w TVP Barwy szczęścia. Prawda, wszystko się może zdarzyć, i te złe rzeczy, i te dobre rzeczy. Więc na razie kręcimy kolejne odcinki. Właśnie za chwilę jadę na próbę, aby jutro nakręcić chyba 8 odcinek. No bo jesteśmy związani umową, musimy to nakręcić. Zresztą sprawia nam to przyjemność. Ale właśnie ciekaw jestem, co w tych odcinkach, bo teraz możecie już w ogóle popuścić fantazji w tych odcinkach, które będą nieemitowalne. Nie, no ustaliliśmy jednak, że no, wiąże nas etos zawodowy i jest też na nagraniach widownia, której nie możemy zawieść, więc gramy wszystko tak, jak potrafimy najlepiej, zgodnie z tym, co przygotowaliśmy wcześniej, co piszemy na bieżąco, więc te odcinki nie różnią się w żaden sposób, ani nie są lepsze, ani gorsze, myślę, od tych wcześniejszych. Nawet pewnie towarzyszy nam pewien taki dziwny bezczas, prawda, jak czerwiec w szkole, że już nie jesteś w szkole, jeszcze nie jesteś na wakacjach i tak właściwie nie wiadomo, co się dzieje, nauczycieli już nie ma. No więc ma to też pewien rodzaj takiej energii, nie jesteśmy ani zdołowani, chociaż to na początku straciliśmy trochę rzeczywiście motywację do pracy, bo to taki dziwny, zaskakujący wyrok na nas zapadł, no ale wróciliśmy do siebie, w końcu jesteśmy, powiedzmy, z kabaretu, więc... Musi być zabawnie w jakiś sposób. No tak, więc koniec końców to wszystko jest ale to, śmieszne. Słuchaj, bo to może jeszcze zainteresować moich słuchaczy, czy to jest tak, że wiadomo już, ta publiczność już jest zamknięta, czy można się jakoś dostać na nasze występy? Nie wiem, kto organizuje te widownie, no ktoś z naszego zaplecza technicznego, więc... Bo może byłoby tutaj naprawdę tam, duże zainteresowanie. No, ja sam bym chętnie poszedł. No. Serdecznie cię zapraszam. No, jest tam, jak widziałeś w telewizji, nie widziałeś, ale oczywiście ograniczona ilość tej widowni, ale jeszcze parę osób tam się na pewno by dopchało. Więc nie wiem, jakie będą losy tych naszych programów, czy one w ogóle ujrzą światło dzienne. No, czujemy się też trochę jak autorzy pułkowników, tak, którzy robią jakieś rzeczy zakazane. Przepraszam, chociaż tam nic takiego strasznego i nie ma, i nie było. Ja tu napisałem w jednym tekście na Tok FM, że też jest znaczący wybór tych filmów, które was zaskakują, bo jakieś... Faceci w Czerni, tam nie wiem, czy pamiętasz, tam jest taki motyw, że ci to są agenci tajnych służb, którzy mają taką maszynkę, która pozwala wymazać z pamięci ludzi ostatnie wydarzenia, że błyska ci w oczy i nie pamiętasz, co było do tej pory. Rzeczywiście, ja zwróciłem uwagę na z kolei wątek jakiś funeralny, bo tu i Faceci w Czerni, tam coś agenci z zaświatów za pierwszym razem. To wszystko na podstawie komiksów. Więc jakaś myśl przyświeca osobie, która te filmy zamiast naszego programu wrzuca, jak dostałem ostatnio wiadomość przed chwilą zresztą, że pierwsza część Facetów w Czerni miała 440 tysięcy widzów. Jeszcze mniej niż ten tydzień temu. Tak, więc wyraźnie to spada. No, nie wiem, czym to można z kolei zastąpić. A to akurat niezły film jest, ale już stary. Ale już stary, no, stary wszyscy go widzieli, w każdej chwili mogą go zobaczyć. Nasza przewaga może nikła, ale była taka, że dostarczaliśmy co tydzień szereg premier. Właściwie ten program był całkowicie premierowy. No więc na tym polegała nasza zaleta, jak również na tej oglądalności, którą generowaliśmy, bo była zacna. 1 500 000, czyli inaczej 12% ogółu ludzi, którzy oglądają telewizję w tym momencie, no to na dzisiejsze standardy
bardzo dużo, a w Polsacie zdaje się najwięcej. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.